W imię Jezusa Chrystusa ja wiążę wszystkie demoniczne siły na tym miejscu, które sprzeciwiają się prawdzie Jezusa Chrystusa. Ja wiążę i poniżam wszystkie demoniczne siły, które sprzeciwiają się Jezusowi Chrystusowi. Przyjaciele, ja jestem tutaj z bardzo prostą informacją. Możesz być osobą bardzo religijną w swoim mniemaniu. Możesz siedzieć co niedziela w kościele. Możesz chodzić na pielgrzymki, ale to nie gwarantuje ci nic. Absolutnie nic. To nie gwarantuje ci zbawienia. Zbawienie przychodzi do tych, którzy uznają swój grzech w swoim sercu i którzy uznają dzieło Jezusa Chrystusa, Jego zastępczą śmierć i Jego zmartwychwstanie. Musisz to uznać w swoim sercu i musisz to wyznać swoimi słowami, żeby dostąpić Królestwa Niebieskiego. Jeżeli tego do tej pory nie zrobiłeś, przyjdź do nas i pomodlimy się razem. Pomodlimy się o to, abyś przez swoją decyzję mógł ujrzeć Królestwo Boga. Bo Bóg to nie obrazek. Bo Bóg to nie chlebek. Nie da się okłamać, że religia coś ci załatwia, bo ci nic nie załatwia. Bo Bóg to nie jest obrazek malutki. Bo Bóg to nie jest baby jakiś, Jezusik. Bóg umarł i zmartwychwstał po to, żebyś ty żył. Jeżeli tego nie uznasz w swoim sercu, nie wyznasz tego swoimi słowami, to nie dojrzysz Królestwa Niebieskiego. Nie marnuj tej szansy. Nie przechodź obojętnie, bo możesz nie dojrzeć do jutra, jeżeli nie pojednasz się z Bogiem. Dzisiaj, teraz, to może nie trafisz, albo na pewno nie trafisz do Królestwa Bożego. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że zostałam uzdrowiona przez wielkiego Boga, żywego Jezusa Chrystusa, z bardzo głębokiej depresji. Byłam na psychotropach. Płakałam codziennie, nie chciałam wstawać codziennie, nienawidziłam swojego życia. I kiedy oddałam swoje serce i swoje życie Jezusowi, przyszedł do mnie potężny Jezus. Przyszedł do mnie z taką dobrocią. Przyszedł do mnie z uzdrowieniem i z mocą. I od tamtej pory nie biorę żadnych psychotropów. I moja dusza jest coraz bardziej szczęśliwa. Ja nie potrzebuję nic od tego świata, żeby być szczęśliwa. Jestem wolnym człowiekiem. Jestem wolna w Jezusie Chrystusie. Jestem wolna w Jezusie Chrystusie. Nie oszukujcie się, myśląc, że chodzenie do kościółka zapewni wam zbawienie. Że partycypowanie w jakichś obrzędach religijnych zapewni wam zbawienie, bo to ściema. To jest religijna ściema. To jest nic nie warte. Jezus Chrystus przyszedł po to, abyś miał życie wieczne. Tylko On ci to zapewni. Maryja ci tego nie zapewni. Obrazek ci tego nie zapewni. Jezus Chrystus jest ten sam. Jest ten sam, co był 2000 lat temu, dzisiaj i na wieczność. Jeżeli nie oddasz swojego życia i swojego serca Jezusowi, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Możesz przechodzić obojętnie koło naszych słów, ale w imię Jezusa Chrystusa ja się modlę, że te słowa będą pracować w tobie. Że one będą wykonywać pracę, że te słowa zostaną ci w myśle, że będziesz o nich myślał, że będziesz pamiętał, że tylko Jezus Chrystus przez Jego zastępczą śmierć możesz mieć życie wieczne. Tylko przez Jezusa Chrystusa
Twoje życie i ocalenie jest możliwe. Amen.